Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz, to jest Heroes of Might and Magic Arena. A moim przeciwnikiem jest gracz Roni. Nie wiem, czy jest to Ronin. Czy chodzi o po prostu Roni Ferrari? Chyba nie. Czekajcie, co my gramy? My gramy Timmy, to... Chociaż... Ojojoj. Ale fajnie, Loszek jest. To już jest mniej fajne. To jest też mniej fajne. Tak w nawiązaniu do ostatniej gry, wczorajszej, poniedziałkowej, to powiem wam, że gdybym wziął sobie, rozwinął talent magiczny, tak jak to, co ja chyba tam zaznaczałem, że pod... a czemu nie ma dźwięków z gry? Halo? Co jest? Nie ma dźwięków z gry? Jaka lipa. Że wiecie co, to ja wam puszczę stąd muzyczkę z gry. Tylko sobie tutaj wybierzemy coś, co mu nie chcemy dać, tego mu nie chcemy dać. Heroes 5 Soundtrack. Kurczę, bo coś się bawiłem przed chwilą. Ha, fajnie, jakbym potwierdził. Słuchawkami i tak wyszło. No, przepraszam. Dobrze, puśćmy sobie tak, żeby lekko ten soundtrack był. O, ale się popodświetlało. Chyba nie chcę mu dać nekro, a sam wolę nekro zagrać. Zaraz wam po... Okej, gramy Ornelium na orka, na kraga. Krag, co ma wzmocnione kraga? kragu. Nie forteza, tylko twierdza. 64% więcej obrażeń przy uderzeniach bohatera. Okej. Już wam dobra, przy omówieniu skillbilla wam pokażę, o co mi chodzi. A Ornelia, co ty robiłaś? Ty masz wampiry wzmocnione? Nie, że w działaniu miał. Więc ja we wszystkich listowarmi... Okej, fajnie. To jest zawsze spoko. Co mamy w gildii? Osłabienie, rozkład. Cierpienie, wampiryzm, szał. Jest też Feniks. Nie wiem, czy nie ma jakim roku właśnie zagrać, tylko że szał. Szkoda, że nie mamy jeszcze jakiegoś oślepienia albo hipnozy. Pytanie, dobra, zaraz sobie zobaczymy, przeanalizujemy gierkę. W ogóle dziwnie mi się gra tak bez słuchawek, ale... No, jeszcze, bo ja to nagrywam zaraz po ostatniej gierce, tak klasycznie. Więc... Ale fajne, a co tu jest? Magia przywołania, okej. Dlatego też... Nie naładowały się po prostu. Magia zniszczenia, mura. Dobra, słabe to jest. Kolejny ten, znaczy to jest fajna czapka, nie? Ale nie. Wolumuj magii światła. Kurde, jakby mi dało magię światła, to gramy to. Bez względu na wszystko, zobaczymy, nie? No chyba zagramy to, wolumen magii przywołania. Tu mamy atak. To do wyrzucenia, najwyżej. Atak, obrona, siła, czarów, wiedza. Moglibyśmy zagrać ten mroczek. Z wampiryzmem. Może zagrać magię przywołania. No ale zaś kurczę, na tej magii przywołania... ten Feniks jakiś turbo mocny nie będzie. Nie będę mieć dużo spell powera, będę mieć 3... 3 raptem spell powera z tego. Ten wolumen magii przywołania to raczej do wyrzucenia. Nie wiem, zagramy sobie mrok. Zagramy sobie mrok, moi drodzy. Gdzie jest ten skill? A o co mi chodzi co do poprzedniej gry? Gdybym zagrał to, a ja zagrałem coś takiego, nie? Gdybym miał to, to myślę, że bezproblemowo bym to wygrał, bo to by był game changer dla mnie, bo by mu się obniżała inicjatywa, a on później srał tymi skrzeszeniami bez limitu. Ale dobra, dzisiaj gramy Necromancer. No tak, chciałbym eksperta magii mroku. No patrzcie, nawet ma tego, slowa nie ma, no to jest ciężko. On może zagrać łatwo tam, wiecie, pod te przywołańce, żeby ich rozbijać. Więc nie wiem, czy to jest takie dobre. Fajnie by było, gdyby dropła magia mroku. Magia światła. Ale no, na to nie ma co liczyć. Więc nie liczymy.
Co byśmy tu mogli zebrać? Masa hejsta może nie, ale moglibyśmy... Ty, wbić się nekro w orka? Czy ma to w ogóle jakikolwiek sens? Nie wiem. No tak, to magię mroku możemy zagrać, nie? Co do grupówek, nie wiem, to byśmy mogli wziąć sobie. No bo magia światła jest 2%, tu jest 8, tu jest 15, ja wiadomo. Aczkolwiek on jako ork ma łatwe te wygnania, nie? Mógłbym pójść pod żywiołaki, pod Feniksa. I zrobić to w ten sposób. Można by pójść tak, tak, zamiast tego wziąć sobie defa. Nawet tak, w ten sposób. Chociaż nie, to bez sensu. To bardziej to by było pod rozkłady, ale nie lubię tego grania pod rozkłady, kurde, to jest takie słabe dla mnie. Kurde, nie mam pomysłu na build. Możemy zagrać to. Mamy ten szał, mamy wampiryzm, tak? Jedną jednostkę jesteśmy w stanie wykroić i jedną jesteśmy w razie czego się w stanie wskrzeszać. Co do tego możemy sobie dobre? No obronka jest zawsze fajna, nie? To możemy zabrać. Możemy wziąć Perzeta. To może nie. W razie on magii to raczej nie, ale chyba że tutaj sobie wziąć rozkład i wrażliwość. Bo ja mam wrażliwość. Nie, mam cierpienie i osłabienie. To bez sensu. Tą zepropowaną ziemię można by. Osłabienie i cierpienie, no właśnie. Weźmy to. Nie mam po konceptu. Bo wydaje mi się, że... wydaje mi się, że magia przywołania akurat w tym momencie to nie będzie jakaś dobra, ale... O, a coś takiego? Aha, jest 2% na szczęście. Dobra. Dobra, wiecie co? Zobaczymy. Co da, to da. Nie mam koncepcji. Totalnie nie mam. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna. W razie czego jeszcze przyciszę. Czekajcie, gra w końcu ta muzyka z tego? Nie. Nie gra nic, no to dobra. To gra, to sobie minimalnie wam tutaj głośnie, kurczę. No nie mam podglądu, źle, ale... Ale trudno, dobra, czekajcie, wycofajmy sobie to wszystko. Liczmy na magię światła, dobra? Jak da magię światła, to byłoby fajnie. No, ale niech będzie atak, oświecenie. Może być lepszy atak. Magia przywołania, jest niby ten Feniks, no ale on mi go sklepie, myślę. To nie jest dobre. Dobra, idź tak. Zobaczymy, a co ja tu wyszpąciłem na tym skill wheelu? Zaraz zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Logistykę mi daje. No fajnie. Ucznictwo to raczej bym nie powiedział. Magia zniszczenia. Skowyt Banshee. Dobra, weźmy skowyt. Chyba będzie trzeba iść w tą magię mroku, no. Ekspert nekromancji. Osłabienie i cierpienie. To możemy wziąć, bo to mam. Lepsza magia mroku. Ekspercka magia mroku. A machiny wojenne? Czy one są jakkolwiek potężne na... Atak plus... Zrobić balistę. Zamiast... Aha, nie dopchnę tego, aczkolwiek jakbym wyrzucił ekspercki atak, wziął płonące aha, to bez strzału i bez eksperta ataku. To spróbujmy tą balistę. Okej, okay, zobaczmy. Nie wiem, to takie mieszanie troszeczkę, ale... Ale spróbujmy. Ekspercki atak też muszę wycofać w takim układzie. Aha, no to zajebiście. To zajebiście.
Dobra, lepsze machiny. Fajnie, fajnie. Mhm. Co, wolę chyba, żebyś mi tak to dropnął. Balista, bardzo fajnie. To w sumie zamiast obrony to by się przydało oświecenie, nie? Chociaż... Nie, dobra, przyspieszmy z tym, bo jest trójstrzałowa balista, dobra, no i... Trójstrzałowa. Ekspert machin. Weź to. Ho. Zostanę... No właśnie. Co jest lepsze? Chyba przybaliście to. Bo dostanę... 3 staty? Nie, 2 staty dostanę. No to bez sensu. To chyba trzeba obiterny lepszy mimo wszystko. O Boże, święty. Co ja w ogóle naszpąciłem? To najgorszy build na świecie, nie? Czy to, czekajcie, na pewno mamy osłabienie i cierpienie w zamku, tak? Osłabienie, cierpienie, no to dobrze zapamiętałem. Wiesz, ja tego nawet nie rzucę. No ale co by mi dało innego? Nie wiem, cokolwiek. Przy tej manie to ja nawet nie rzucę. Obrona. No obrona to już jest coś, tak? To jest spoko. Dobra, idziemy dalej. No, bo ja tu inny pomysł miałem. Liczyłem, że ta obronka wpadnie i będziemy mieli bez pierwszej pomocy i bez eksperta ataku bez strzału, nie? Dobra, jesteśmy w podziemiach. Teraz walić już skill wheel. Swoją drogą, bo miałem to powiedzieć w poprzednim odcinku. Wolę mi magii przywołania. Czekajcie, atak, obrona, inicjatywa. Wiedzy troszeczkę. To bym poszedł, nie? Właśnie, nie dało tego szczęścia. Wydaje mi się, że to jest dobra ścieżka. Bo mówiłem w zeszłym tygodniu, że w sumie można by na setny odcinek zrobić live'a z Heroesów w piątek. Aczkolwiek, sprawdziłem sobie i ja w piątek po południu jadę katapulta się. Balista zadaje atak plus wiedza. Dobra, chodźmy tu, weźmy sobie tej wiedzy, myślę, i ataku i tak. Tak czy tak, nie? I sprawa jest taka, że ja właśnie w piątek, który by to wypadało, jadę do siebie, 300 km robię, bo organizuję kawalerski dla kolegi. Więc lipa, żeby to zrobić w piątek i sobotę. Dobra, czekaj. Po kolei. Bo ja tak. To bym chciał założyć. To do wyrzucenia. Bo mi magia przywołania niepotrzebna. Siła czarów. Ja wiem, że siła czarów, ale atak obrona mi się wydaje, że dużo więcej mi to zrobi niż ta siła czarów. Więc to mamy do sprzedania. Jak najbardziej. Więc tak sobie myślę, że albo zrobimy go tydzień później, albo gdzieś może tydzień wcześniej. Tylko się jeszcze muszę nad tym zastanowić. Obniżenie morali 2 nie wezmę. No właśnie, inicjatywka jest chyba najlepsza, nie? 12,5 obniżyć mu. A tu liczyć, że wejdzie demoral. To tak kiepawo, nie? Tak, nie mam co tu wziąć innego. No dało 2 zbroje, jedna ta. Dobra, nie ma nic, to idziemy dalej. Więc ja was jeszcze oczywiście poinformuję, to bez problemu. Co i jak z tym. Ale no tak myślę, bo wydaje mi się, że to fajny sposób. Można by sobie wtedy pograć jakieś meczyki. Pytanie, ile tam osób wpadnie. Jak ktoś przyjdzie, będzie chciał zagrać, to zawsze można zagrać.
Myślę, że spoko opcja. Co więcej? Nie wiem. W zasadzie zbliża się rocznica kanału powoli, bo chyba pierwszy film rzuciłem 1 sierpnia. 3 mam urodziny. No, ale to 2... Czekajcie, coś jest jeszcze 2 sierpnia takiego istotnego dla mnie. A, wiem! THQ robi konferencję i będą pokazywać go TIG Remake. Mam nadzieję, że się nie zawiodę i pokażę gameplay, datę premiery, że będę zachwycony. Na pewno będę streamował konferencję, więc jak coś, to zapraszam. A drugi to jest... co to jest? Sobota, niedziela? A zresztą nieważne, i tak będę to streamował. Chyba, że będzie o jakiejś 24, a ja jutro będę szedł, a na następny dzień będę szedł do pracy, to wtedy bez sensu. Dobra, dziwny build tutaj wyszpąciłem. To może być ciężkie, nie wiem, czy przeciwnik jest dobry, czy słaby. Ja nie sprawdzam tych rankingów, także nie wiem. Dobrze, co my chcemy wziąć? Chcemy się pajacować sobie bardziej, więc wydaje mi się, że... szał aura osłabienia. Weźmy aurę. Czy ty masz z czego wysysać? Nie wiem, ale jesteś szybszy. Ty, bo się wskrzeszasz. Ty, bo to potrafisz wskrzesić. Chyba to masz i to weźmiemy. Będziemy się kitrać koło tej balisty. Więc sobie staniemy tak. Weźmiemy ciebie. I tak to będzie wyglądać. Nie ciebie, tylko ciebie. Ciebie, 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 ciebie. Haha. Halo, smoku. Coś ty się. O, zamienił się. No i gitara. No tak, no będziemy się kitrać koło tej balisty, będziemy. Fuj, włosa mam, wiem. Właśnie, teraz pytanie. No bo ja mam łucznictwo, nie? Więc ten łucznik mógłby coś klepać. A tak będzie stał i nic nie będzie robił, to chyba... Chyba mimo wszystko mi się wydaje, że lepiej by było wziąć sobie... tego. Niech on coś tego damage'a robi. Skoro chcemy się strzelać. Kurczę, nie wiem, nie ogarniam tych buildów pod tego. Pod katapultę. No Boże, pod katapultę. Z katapultą byłoby śmiesznie. Nie wiem, bo niby on dużo nie bije, ale coś robi. Teraz pytanie, Banshee'te czy... czy Smoka, czy tego. Weźmy sobie, myślę tak, Lisza. 5 Liszy. Dobra, coś to zrobi. Weźmy sobie, myślę, Banshee'te. 3 Banshee. To co zawsze dużo robi. I teraz tak. Czy ciebie? Bo ile ty? 97. To jest potencjalnie... 200 damage'a. Pytanie, jak on mnie wysadzi. Dobra, weźmy go. No i dobra, moi drodzy, przechodzimy do omówienia buildu. Aha, mamy wszystko, no bo mamy ten. Dobra, moi drodzy, omówienie buildu. Ordelia poziomu 16, 7 ataku, 10 obrony, 9 siły czarów, 8 wiedzy, czyli takie krasnoludy staty, morala 0, szczęście 1, 80 many. Takie oto artefakty. Zmniejszamy mu inicjatywę, boostujemy siebie ze swojej specjalki. Więc fajnie, mamy eksperta nekro, magii mroku, machin, atak. Obronkę podstawową. Mamy balistę z łucznictwem, no to wiadomo. Szał bitewny, trójstrzałowa balista. Mamy pierwszą pomoc. I mamy ekspercką magię dla szału i dla wampiryzmu. I mamy obronę. Szkoda, że nie dropnęła magia światła, ale w ogóle nie dropnęła. Czasem to nawet to dropiło pod sam koniec rozgrywki, nie? Znaczy pod sam koniec buildu, a tutaj w ogóle za grosz. Dobra, co on ma? Przyspieszacz, stojący, ta co rzuca łańcuchy, strzelec, no to no klasycznie, ten bolesny, ten od sideł, paokaj,
czyli nie, czyli ten, co chyba może się ma, no tak, on ma ścierwojada na pewno, nie wiem, czy ten drugi chyba nie ma. No i ten z okiem, dobra, cyklop, no dobra. Zobaczymy. Nie mam za dużo many, więc jakoś tam nie poszałujemy, ale zobaczymy, co on ma. On też ma balistę, 1300. To jego balista dużo więcej robi. To nie fajnie. I see what you did there. Dobrze. Jak my się chcemy zblokować? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Chociaż my. Nie, w sumie. Bo jakby trzeba było się ruszyć, to lepiej, żebyś ty się ruszył. Myślę, że tak. No troszeczkę tak jest, no. 75 zdrowia, ataku, dwa razy mniej. Ale jaki on ma stat? A, 21 ataku. Aha, 11 wiedzy. O kurde! No, to fajnie, miło. Nie wiem, jak zablokować tego typuncia, ale powiedzmy, że tym się ruszymy gdzieś tu, żeby jakoś ochronić naszego liczmistrza. Ty sobie tu stój. Dobra. Nie wiem, czy to jakoś tak dziwnie się ustawiłem, ale powiedzmy, że okej. Dobra. Na plus jest to, że mamy dobrą inicjatywkę, nie? Naprawdę bardzo dobrą inicjatywkę mamy. Jego strzelec jest bardzo w tyle. Więc fajnie, na plus. Ty, a on ma prędkość zmniejszoną. Patrzcie. No tak, czyli ma ten. Ten pierścionek śmieszny. Zobaczymy, co jest. Co? Krog może teraz zaatakować dzięki swojej specjalizacji agresor. Aha. Ja bym waitował, nie? Myślę, że nie ma co. Co najwyżej. A, trzeba się było przesunąć tam. Źle się ustawiłem. Dobra, no ty sobie. Ty sobie waituj. W zasadzie to możesz się leciutko podsunąć, jakby trzeba było. Kogoś przypieprzyć. Nie no, waituj sobie. Przyspieszysz strzelca zapewne, ale. Pytanie teraz, na kogo rzucić szał? O! Aż tak! To 850 damage'a, no. Boli. Oj boli. Mhm. Pytanie. No, wydaje mi się, że jego trzeba tłuc. Pierwsze co? Chyba, że balistę. Strzelił w balistę. Dobra, strzelmy w balistę. Duszki. Zwejtujcie sobie duszki. Strzeliłbym w balistę jeszcze. Nie, czekajcie, może balistą byśmy rozwalili tą balistę, co? Pytanie teraz tak, no właśnie, rozwalilibyśmy balistą balistę, myślę. O ile to jest? 448. 3 strzały. A pierdziele, nie wiem ile. Plus te 50, czyli 150. Nie wiem ile ta moja balista zrobi, dobra. Wolę mieć to pewne, to on i tak dużo damage'a nie robi. Okej, 2 wskrzeszenia, 20 wskrzeszenia. Dobra, wskrzeź go.
500 damage'a. Czyli by ją wścięło. No i dobra. No to strzel w nią. Bardzo dobrze. Teraz tak. Szał. Okej, ty jesteś odporny na szał. 25 ataku. Ciebie jakby pizgnąć tym. Bo on ma ten oddech błyskawicy, nie? On powinien ciapnąć parę osób. Tak mi się wydaje. Trochę tego spell powera mamy, nie? Coś powinienem walnąć mocniej. Więc ten szał. Coś powinien zadać. Teraz zobaczymy co. Konkretnie. Aczkolwiek wydaje mi się, no, teraz na pewno będzie trzeba tego, tylko że on się ruszy przed wszystkimi. Zaboli mnie to. Okej. Miło z twojej strony. Nie mam pomysłu na tę bitwę, w sensie... Chyba trzeba było dać szał na goblina, mi się wydaje. Tylko pytanie, no jakby... No ten goblin... No 200, 300 goblina prawie w staku. O kurwa, ale to boli. Ma ekspert ataku, czyli pewnie... nie wiem. Chyba trzeba było tutaj dać szał. On tu ma za dużo celi, które by... Jakby walnął w niego, to by było fajnie, bo by oberwał w ten sposób. Ale do... Jezus Maria, 1 za 4. No dobra. Coś to zrobiło. Coś to zrobiło, ale... Żeby jakoś tak... przyjemnie, to bym nie powiedział. Będę w zasadzie czekać dalej. Tak, przewajtujemy sobie wszystko. On się tym może wskrzesić. Nie może się tym wskrzesić chyba. W sensie, może, tylko pytanie... Nie, ma dostać... Ale nie, chyba jako... O kurde, ale ciemno jest. 100 hapsa. Musi się siedzieć. Dobra. A ile ty masz many, swoją drogą? Nie, ty miałeś dużo wiedzy. No właśnie, ty będziesz bolesny, oj, bolesny będziesz, panie dziejku. Co z tańcem? Stań se tu. I ty stań se tu. I ty... Stań se tu. Au. To też zaboli, no... No tak, no i jest poliszu. Co z tego, że ja mu balisty... Nie wiem, ani dobrze tego jakoś nie rozgrywam, ale... Oj, w sumie trzeba było iść ten rozkład. Czemu ja go nie wziąłem? To nie wiem. Pytanie, czy raszować go? Czy to ma sens? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli tu nie powinien mieć prostej, prawda? Wskrześ mi... Kogo ty możesz mi wskrzesić? To mi niewiele da. Dobra, wskrzyś mi tego. Pytanie, czy mu to też zabiera tego?
czy nie? Wiecie, o czym mówię. O... O Jezus Maria, ta balista nic nie bije. Czy też mu to zabiera... Potencjalnie tu byś się nie mógł leczyć. Znaczy, nie mógłbyś się nim przyspieszyć żadnym i coś byś hitnął. Pytanie co? Pytanie, czy nie lepiej tego? Ten podżegacz. Ja nie wiem, jak ta jednostka na szale się zachowuje. Czy ona odjedzie, czy po prostu będzie bić z łapy? Nie wiem, na kogo te szały warto rzucać. Dobra, rzuć na niego szał. Okej, okay. Szały się stakują. No to jest zajebiście. Pytanie, czy goblin tutaj ucieknie? Nie wiem. Fajnie by było. Coś nie widzę tej bitwy, wam powiem. Nie widzę jej za grosz. Niby mam tą balistę, ale tak szczerze mówiąc, to ona jest beznadziejna. Mamy te szały. Te szały nam cokolwiek dają. Będziemy musieli mu szałować całą armię. I tyle. Ja w sumie zamiast tak, zamiast rzucić szał na niego i na niego, rzuciłem na tą jednostkę i na tą jednostkę. No i to tak jest upośledzone. A on ma tej wiedzy od cholery. Chłop się wycofał. Tym się nie ruszysz, wiadomo. Dobra, podleć tu. Jeden do dwóch. Trzy do czterech. Fajnie. Trzy do czterech. Fajnie. Cyklopek. Czy ty? Jeden do dwóch. No fajnie. Czemu jest? A, no tak, bo on nie ma przecież kontrataku. No dobra. No i to jest ból. Tracimy smoka. Smog na full stacku może teraz spłonąć, nie? Ja nie wiem. Głupi jestem, nie? Ale nie w ogóle nie czuję tej bitwy, wam dzisiaj powiem tak. O. 1000 obrażeń? Ale mówiąc. A teraz powinna... Zaraz zobaczymy. A nie ma, 13 many. Aha, no to tak, no to jej brakuje. 1 do 2. A czemu to tak? No, pisnij se w tego, ulecz się. 4. No 22! Jezus Maria. Dobrze. Przynajmniej pudło. Mhm. Pum, 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 pum. 45. No, to to już jest... Nawet. Nie no, w nią pizgnij teraz. Bardzo dobrze. Aha, ty nie podejdziesz do nikogo, no to super. Podejdź se tu. Szał na niego. Smog jest w stanie uciec. Na nią. Czy na niego? Na nią.
No, zwłaszcza, że ona teraz ma dużo many, więc ona by mi pizgła potężnie. Okej, okay, troszeczkę się uleczyliśmy. Ile mam many? 35. Vampiryzm by się przydał na Banshee. Rzucimy teraz vampiryzm na Banshee. Dużo. Jak u ciebie strzałem? Znaczy z tym. Aha, pierwszy poziom. Czemu nie jest pokazane ile? Masz? Nie pokazuje za grosz. No szkoda. No dobra, tego nie ma na razie co klepać. Trzeba klepać te dwie jednostki. Oni są strzałowani. Fajnie, nie fajnie. Było, nie było. Jakbym odleciał nimi, można by znowu paokajem strzelić. 5 do 8, 9 do 14. No, ja bym... Zrobiłbym chyba tak. O. Aha, tylko zablokujemy sobie zombiego. A zombie kiedy się ruszasz? Dawno, późno. Po Banshee. Jak ty się ruszasz po Banshee, to spoko. Za 3 aż. 7 do 10, no to dawaj go. Bardzo fajnie. Trzy za 6. Pytanie jest takie, czy Banshee na tym swoim specjalnym, kurcze, trybie bojowym to jest w stanie w ogóle zrobić coś... O Jezus, ale to było głupie. Inaczej, jak ona użyje wampiryzmu, właśnie dlatego to było głupie, to czy w tym momencie ona jest w stanie się wskrzesić coś? Boże, jak ona ma wampiryzm i użyje tej swojej specjalnej zdolności, to czy ona jest w stanie się na tym wskrzesić? No nie wiem. No dawaj go, pizgaj go. Mhm. 3, 2, 37, 4. Myślę, że w ciebie trzeba strzelić. On nie strzela tym gniewem hordym, ale gniew hordy bije damage, jeśli ma liczną armię, prawda? Więc teraz już nie powinien aż tak bardzo tłuc. Bo troszeczkę stracił. Pytanie, czy to jest od liczby jednostek? 415. Bardzo ładnie! Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. No, to było bardzo dobre. Wiesz co? Chyba... Chyba wolałbym, żebyś... Ty spadł, czy ty spadł? Spadnij sobie ty. Rzucimy szał na ciebie. Czy może nie? Czy może dalej na... No nie, bo na ciebie to nie ma sensu. Na paokaja musielibyśmy się odstawić wampirem. I tak nic nie zrobisz, więc w sumie zbija im te kontrataki. Kto jest szybszy? Ty? Czy ty? A ile ten szał? 15 man. A ile wampiryzm? 13 man. Weź wampiryzm. Rzuć na ciebie. To powinno trwać i trwać. 5 tur. Aha, czyli nie aż tak dużo. Jakbym sobie tego życzył. 2. Aha, ty mu nie oddasz. No to przyjemnie.
Ile tym zadasz? 864, no to... I zobaczymy. Nie. Szkoda. No, w ciebie to zawsze. Jak można, to bij. Myślę, że tą Banshee będzie trzeba się odsunąć kapkę. Chyba, że tym się cofnąć. Tym się cofnąć i niech on se do mnie przybiega. Tak zrobimy. Pytanie. Banshee, kurczę, ty jesteś i tak martwy tak naprawdę. Tak jak i smok. Ty masz szał. Lepiej, żeby w ciebie hitnął. Bardzo dobrze, za trzech. No i super. To prawda, że to by było zbyt OP, ale za to jakie fajne. Okej. Nawet mi to pasuje. Teraz pytanie, na kogo ten szał? Powoli tracę jednostki. Nawet bardziej niż powoli. Gdzie jesteś, Scooby-Doo? Where are you? Ojojojojoj, no i ten gobek będzie mnie wkurzać, ale teraz tak właśnie, pytanie, może tak, ciebie by pizgnął, rzucić szał na Krucjatusa, skupić się na pozostałych jednostkach, zostały mi na dwa, na jeden szał. Ty mi nie klepniesz damage'u. Ty powinieneś teraz być no hites. Hitless powinieneś być. Co kurwa? Fajnie, nie no, super. Aha, ty już jesteś naszałowany, to nie chcesz się bić. Ja pierdzielę, jakie gówno. Ja tylko dlatego zaatakowałem tego Paokaja, bo byłem pewny, że skoro ja nie dostanę od niego hita, no to bez sensu by było, żeby... Właśnie się zastanawiam, czy... Wiecie, o co mi chodzi, że ta błyskawica nie powinna pizgnąć, nie? No ale jak widać... Nie do końca. Aha, no i teraz... Fajnie, a czemu ja tutaj nie mogę stanąć? Bez sensu. No i teraz tak, albo użyć sobie tego 445, no to jest więcej niż ja zadam czymkolwiek. Tylko, że ona ma ten wampiryzm, nie? To jest zaś marnotrawstwo jej. Dobra, liczymy na RNG. Co? Zapomniałem! Uuu, 27. Ale ty będziesz naszałowany, dobra. Dobijmy cię. No właśnie, kogo? Balista jest pełna. Ty jesteś najbardziej mobilny. Rzućmy szał na ciebie. Liczmy, że ugrasz.
Znaczy on nie klepie dużo damage'a, nie? To jest jego minus. Dobra, powinien... Kurde, przecież jaki głupi błąd! Albo trzeba było walnąć tego tym czarem, albo trzeba się było odsuwać. Dwa. Oddasz mu, no fajnie. Ty mi go dobijesz. Tyle by było z tego. Dobra, duszek musi uciekać. Ajajaj. Okej. Co? Zostań se tam. Im dalej, tym lepiej. On piznie mi w Banshee'te, nie? Na pewno piznie w Banshee'te. Ja pierdzielę, festiwal głupoty po prostu i nędzy. Nędzy i rozpacz, okej? Okay? Liczyłem na więcej damage'a, nie powiem. Jeden. No, moglibyśmy tak stanąć, ciebie dobić. Jeden, aha, no właśnie. Tyle by było z ciebie dobicia. Ciebie dobić. Dobra, to było jeszcze głupsze. No nie wyciągnę, choćbym chciał. ...94 damage, no fajnie, fajnie. Co mi po tym? Oh, Boże święty, po pierwsze źle to rozegrałem, po drugie... Nie wiem, ale totalnie nie miałem takiego, żadnego planu nie miałem w głowie, w sensie co można by robić, jak podejść do, jak to ugryźć. No, mamy jeszcze full stack tego. Balista coś tam klepnie. Duszki muszą spierdzielać. Czemu zbić tego? On się rozbije. Jego można duchem klepnąć. Ten jest jeszcze na szale. Problem w tym, że on ma ten swój... On jeszcze ze 4 razy na mnie krzyknie. Nie wiem, ile ten krzyk teraz będzie robić. Ze 300 damage'a, ale to już jest dużo na tym etapie rozgrywki. No, wiem, 300. Właśnie. Wydaje mi się, że to najwięcej zrobi. 6. Okej. Okay. Covid Banshee. Zacznij tym skowytem. No i będziesz ich bić z ręki. Ty się skupisz na cyklopie. O kuźwa. Jeszcze masz strzał, okej. O Boże święty. Klepnij cyklopa. No ten goblin jest zbyt boletny. Chociaż znaczy... Ja pierdzielę, no to najgorsze.
daj se defa. O Boże święty, 50 minut. Niesamowite to jest, nie? Źle się ustawiłem, bo jest szansa, że on walnie w ducha. Okej. To tyle dobrze. Skrzeź ducha. Zabij tego. Ten na trzecim! Powodzenia! Powodzenia przy biciu go! Powodzenia! Jasno, już to widzę. O kurwa, no bicie jego! Na krwawym szale, nieograniczony kontratak i 12 obrony. On jest immortality obecnie. Nie wiem, zobaczymy, no może się wyda, no ale nie, no nie, nie sądzę, on mi tymi, no właśnie, 17. Będziemy się tak ganiać po polu. Czego tłuc? Za jeden. O Boże święty, a ten go będzie wskrzeszał, no zabawa w kotka i myszka. Już się ruszasz? Dobra, ale już nie ma krzyków. Ale on z łapy bije mocno. A przy tym ataku? Ja nie wiem, czy on by teraz więcej chyba nie zadał z ręki niż z tego. Dobra, pizgnij se w niego. Skrzeź. Bij. No mówię, 10. O Jezus Maria, jestem ciekaw. Kurde, ale jaka tu jest absorpcja z tego szału? 24. O Jezus Maria, no boli, boli, boli. Oj, boli. A ile uderzysz? 3 do 14, ale te kontrataki jego są mocarne. Ustaw się tu. Z łapy będziesz bił i będzie to boleć. Jakby sam goblin został, nie byłoby źle. Kurde, jeszcze cały czas za jeden, no. Ale tak naprawdę, jakbym został sam podżegacz, to bym miał problem, bo z goblinem to by jakoś dał radę, myślę. Więc jestem. Co za bitwa? Ja pierdzielę. Boli. Ty nie bijesz dużo, nie? 3 do 5. Pytanie, ile zadał mi? Chyba, że uciec se tu. No.
dwóch, pięciu, fajnie. Dziewięciu, też super. Dwudziestu siedmiu, bardzo dobrze. Czy ty masz... Nie, ty nie masz show. Nie masz. Cztery, siedem. Czy wy macie jeszcze tego? Nie macie skowytu Banshee. Siedem. Jakbym właśnie rzucił to. O, dokładnie. Cztery, ja wiem. Ty wydajesz mi się, że zadasz mi teraz więcej. Pizgnij w niego. Dziewięciu. Skrzeszaj. To zada więcej, 20, dobra. 100 damage'a potencjalnie. Balnij w niego. No bi! O kurwa, wygrałem to! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Naprawdę! Kurwa! Ja nie wierzę, co tu się wydarzyło! Kurwa mać! Halo! Co się wydarzyło? Co to kurwa było? Ale że ja mu z trzeciego poziomu szału zbiłem do zera. Ja nie wierzę, no kurwa mać, ja przepraszam, ale... O Jezus Maria! Ty... nie wierzę, co tu się wydarzyło! O Boże Święty! Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja bym Mateusz, wy byliście wy, a to były Heroesy 5. No nie spodziewałem się tego. No nie spodziewałem się tego. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!